Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu, zgodnie ze zwyczajem kapłańskim, przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele, i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. On sam pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła: po czym to poznam, bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu anioł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. Oto zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi. Wczoraj byliśmy świadkami zwiastowania dobrej nowiny świętemu Józefowi. Dziś równie radosną wieść anioł przekazuje Zachariaszowi. Jednak odmienne są postawy obu mężów. Józef nie wypowiada ani jednego słowa. Jest cichy, milczący, zasłuchany w Boże orędzie. Nie polemizuje z Bożym posłańcem. Zachariasz przeciwnie. Ma wiele wątpliwości, niedowierza, nawet zdaje się podważać autorytet Boga. Właśnie dlatego jego usta milkną aż do czasu spełnienia się obietnicy. Czasem w życiu trzeba zamilknąć, zwłaszcza przed Bożymi tajemnicami. Zamilknąć i dać się poprowadzić Bożemu Słowu. Trzeba nam porzucić własne koncepcje, plany, wyobrażenia i jak dziecko pozwolić się poprowadzić aniołowi do wypełnienia obietnic Bożych. Święty Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, jest ikoną starotestamentalnego Izraela. On przez całe swoje życie modlił się o dziecko, modlił się żarliwie i wyczekiwał spełnienia się Bożych obietnic. Mijają jednak lata, a Zachariasz miał poczucie, że jego modlitwy nie są przez Boga wysłuchane. Może już w swojej starości przestał marzyć o synu i przestał o niego prosić. Poddał się zgorzchnieniu i zniechęceniu. Ale przecież Bóg już dawno wysłuchał jego prośby. Wysłuchał zanim nawet Zachariasz i Elżbieta zaczęli prosić o dziecko. Bóg jednak ma swój własny czas na spełnienie obietnic. My pewnie chcielibyśmy wszystko otrzymać natychmiast. On jednak wyznacza odpowiednią porę na wszystko. Święci małżonkowie, Elżbieta i Zachariasz, otrzymują upragnionego syna.
otrzymują nawet więcej od tego, o co prosili. Ich syn zostanie prorokiem Najwyższego, nowym Eliaszem, który przygotuje ludzkość na nadejście Mesjasza. Czy jestem gotowy na to, aby pozwolić się Bogu zaskoczyć? Czy jestem otwarty na Boże plany i scenariusze bardziej niż na własne?